is it not that ignorant? What is it? Pan się spóźnił. Panowie, za 5 minut mamy rejestrację. I na co jedziemy? Kandydaci powinni przyjeżdżać 40 minut przed nagraniem. Pan powinien przeprosić. Ja? Za co? Po prostu skinąć głową i powiedzieć przepraszam. Przepraszam. Ale wam tu muszą dawać w dupę. Będzie pan na mnie głosował? Zależy gdzie. Ja na chwilę, politycznie pana nie znam. Trzy, dwa, jeden. Nie odliczasz, palancie? Pytałeś, czy mam jakieś życzenia? Pan zgłasza jakieś życzenia? Ja ci powiedzą. Pan Rydel chciałby zwykłe, proste krzesło. Gdyby pan uprzedził, że preferuje zwykłe, proste krzesło. Obawiam się, że w telewizji nie ma żadnego zwykłego, prostego krzesła. Takie fotele widuje się w agencjach towarzyskich. Aha, widzę, że pan się stara rzeczy. Chcesz mi się przypodobać? Czy pan każdemu mówi na ty? Robię wyjątki. Dobre. Usiądź. Usiądź. Dobre? Dobre. To postaw je tam. Postaw je tam. Albo tu. Panie kandydacie, nasze kamery są tam. Masz mnie za przygłupa albo kolegę z pracy? Nie obróci się pan. Nie. Znaczy, mam to tak rejestrować. A co ci, kurwa, zostało? Co tak cicho? Nie, no telewizor jest w porządku. Co? Tak się dzisiaj walczy o wyborców? Mnie się to podoba. On jest bezczelny. Czujesz się troszeczkę zlekceważony? No to bardzo. Chcesz on nic nie powiedzieć? A no właśnie, a powinien przecież przedstawić jakiś program ratowania mnie, albo przynajmniej Polski. Panie kandydacie, nie wykorzystał pan przysługującego panu limitu czasu. No możesz sobie puścić kilka reklam. Przepraszam, zostałem upoważniony do złożenia panu oficjalnego oświadczenia. Państwowa Komisja Wyborcza wprowadziła obowiązek przeprowadzenia badań lekarskich kandydatów. Psychiatrycznych? Pełnych. Ja ci kiedyś przypierdolę. Jak widziała pani? Widziałam. Mogę prosić o opinię? Oględną czy dosadną? Przede wszystkim szczerą. No jak? Do pana trzeba się przyzwyczaić. Mówią, że powinienem pójść do psychiatry. Tylko pan? Wszyscy. Wszyscy politycy powinni iść do psychiatry. Czy pani mnie rozumie? Czy pani mnie rozumie? Soli? Pani mi bardzo dużo powiedziała. Pan jest psychiatrą? Co tam jest napisane? Tam jest napisane, że jestem dobrym psychiatrą, tak czy nie?
panie. Co pan wyprawia w tej telewizji? No muszę coś robić. No. Mam taką twarz, że nikt by jej nie zapamiętał. Ja też mam twarz do dupy. No tak. Takie twarze jak nasze to można kupić w sklepie. Ale ja panu wypiszę taki czek, że pańska twarz nabierze wyrazu. A to nie jest próba przekupstwa? No zwariował pan. Tak dla porządku. Muszę zadać panu kilka pytań. Którego dzisiaj mamy? 2 listopada. Świetnie. Piszę, zorientowany w czasie. A czy jechał pan kiedyś bez biletu? No jak każdy. Piszę, prawdomówny, prostolinijny. A czy jest ważne, co inni sądzą o panu? Zależy, kto ma rację. Pisze, niekonwencjonalny nonkonformista. Czy słyszy pan jakieś głosy? Czasem słyszę. Janku, nie bądź świnią. Ja tu napisałem. Wrażliwy na sprawy społeczne. Oficjalnie. Nie ma takiej jednostki chorobowej. Nie odliczasz? Dobra, dobra, już pana znam. A nie boicie się, że mam jakieś życzenia? Ma pan to może, jak nie pan lepiej od razu powie. I na co nie powiedziałeś? Nie, niemożliwe. No dobrze, dobrze. Komisja Wyborcza zezwoliła na specjalne życzenia. Pod warunkiem oczywiście, że nie godzi że to... Że nie godzi to w powagę kampanii. Ponieważ jako jedyny przedstawił pan świadectwo psychiatryczne, więc Komisja Wyborcza... Postanowiła się trochę rozegrać. Postawcie tam. Potrzebuje pan pościeli? Bez przesady. I zabierzcie to krzesło. Jest pan gotowy? Tak. Uwaga, zaczynamy. Jesteśmy zawodowymi kłamcami, ale niech was to nie dziwi. To jest nasz fach. Przemówił. I to jak? Składamy obietnicę próżni, zbiorowej amnezji. Przecież nikt za godzinę nie będzie pamiętał, o czym mówiłem. A zatem przejdźmy do szczegółów, które rzucam na durszlak waszej pamięci. Jestem człowiekiem majętnym i mógłbym tę prezydenturę sobie kupić, ale ja zbiorowa niepamięci jestem taki jak wy. Ja chciałbym, żeby ktoś mnie lubił, kochał, uwielbiał. I wiem, że wy macie potrzeby wielbienia i zaraz wystawię was na ciężką próbę. Majątek swój zrobił mi całkiem uczciwie, ale ja nie chciałem dużych pieniędzy, wystarczyłby mi średnich. Ale biznes nie toleruje umiaru. Wobec tego postanowiłem podjąć się zajęcia źle opłacanego, pogardzanego, żeby siebie samego ukarać za chciwość. Ale dlaczego on to mówi w łóżku? Dlaczego ja leżę w łóżku? Komisja Wyborcza kazała mi się przebadać psychiatrycznie. Więc postanowiłem porozmawiać z wami w pozycji, która maksymalnie obniża moją wiarygodność. Strzeżcie się ludzi, którzy podwyższają swoją wiarygodność. Thank you.
Aleksander Bukowiecki, magazyn Odjazdy. Czy pański alkoholizm nie będzie przeszkodą w sprawowaniu tak ważnej funkcji politycznej? On mnie łączy ze światem polityki. A tak konkretnie, co ma pan do zaoferowania swoim wyborcom? No samo co im. Ale co konkretnie? Całkowita obojętność i absolutny brak współczucia. Mówi pan o sobie, że jest pan szubrawcem, a ma pan pierwsze miejsce w rankingach. O czym to świadczy? O wyborcach. Odczuwam do pana sympatię, ale trudno jest mi pisać o panu dobrze. Ja odczuwam to samo. Czy podał się pan badaniom psychiatrycznym? A ja jako jedyny kandydat. A po co pan to zrobił? O, z ciekawości. Jaka była diagnoza? No, jestem zdrowy. Unika pan odpowiedzi na pytanie. Po co pan kandyduje? Żeby udowodnić, że wygrywają najgorsi. A co pan sądzi o konkurentach? No to idioci. Normalny człowiek nie może chcieć zostać politykiem. Prawda? Chyba nie. Odczuwamy podobnie. Idźcie sobie już. Zabraniam pani wypowiadać się na jakikolwiek temat. Ja nic nie mówię. Ja to widzę. Pani mi to pokazuje. O, przesadził pan. Za to pana będą jeszcze bardziej kochać. Dobrze, zgadzam się na jedną radę, a potem chcę. Poradzę panu. Powinien się pan ubić. Dobra, muszę tu kogoś ukarać. Nie jem zupy. I bardzo dobrze. Na tym kończymy spotkanie z kolejnym kandydatem na urząd prezydenta Rzeczpospolitej. Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję. Oho, świetnie panu idzie. Już się pan widzi w Białym Domu? To nie są wybory do Senatu? Nie, proszę pana, w Senacie to trzeba coś umieć. Ja umiem kraść i mówić prawdę. To będzie pan musiał zrezygnować z jednej z tych rzeczy. Trzymam za pana kciuki. Wszystko jest tak, jak pan sobie życzył. Nie chce pan zobaczyć? Ja sobie tego życzyłem? Konfesjonał podłączony jest do audiotele. No tak właśnie pan sobie życzy. Są świadkowie. Gdybym zaczął mówić do was o sumieniu, to z pewnością bym was rozśmieszył. Ale ja nie chcę do tego dopuścić. Ja będę mówił o mdłościach. Oto siedzi przed wami człowiek, który się nachapał i czuje, że będzie zwracać. Ale ja będę zwracać metaforycznie. Ja będę zwracać ludziom wszystko, co im zabrałem, a również zdradzę wam parę sekretów. I ja niczego od was nie chcę. Ja nie chcę nawet waszych głosów, chyba że nie będziecie mogli się powstrzymać. Otóż pierwszy sekret. Tajemnica zbudowania taniego domu. O co chodzi, robaczku? Chodzi o to, żebyś spłacał kredyt przez 30 lat. Będziesz niewolnikiem przez wiele lat. Ja ci zwrócę wolność, żebyś mógł olać mnie i wszystkie moje obietnice. Ruszcie się, robaczki. Ale ja zapomniałem o waszej pamięci. Przecież wy najwyżej zapamiętacie mój krawat. Dzień dobry. Muszę usiąść. Musimy pobrać krew. Od lat chodzisz ciągle nawalony. Nawalony występujesz w telewizji. A do mnie, kurwa, ja się przyszedłeś trzeźwie. Pij.
Zmienisz natychmiast tryb życia. Musisz. Miałeś mówić sensem. Na dializę cię nie puszczę, nie ma mowy. Nie ma miejsca. Możesz sobie kupić sztuczną nerkę. A pojechasz? Też będzie sztuczny. O. Proszę. Odjeżdżam? A. Ile mam czasu? Mało. Co się stało z włosami? No, znajdę kogoś, kto się o was zatroszczy. Nie brak ludzi poczciwych. Tak, ale to już nie będzie takie panisko. Żyłem za wielu. I tak trzymać. Radzisz dalej po pańsku? A panu mi inaczej? Wiesz, Ignacy, gdybyś mi przestał doradzać, to chyba bym cię wylał. Pani Jasnorzeska, nikomu ani słowa. Proszę państwa, prowadzący we wszystkich sondażach kandydat niezależny Jan Rydel znowu nas zaskoczy. Pan Rydel pragnie złożyć specjalne oświadczenie. Mdłości zwyciężyły. One zawsze zwyciężają. Wycofuję się z kampanii wyborczej. Świnia. Rezygnuję, bo rozczarowałem się do polityki, nauki, religii, sztuki i do samego siebie. Musicie sami ten świat naprawiać. Otóż dla potrzeb kampanii wyborczej wybudowałem osiedle tanich domów. Ponieważ kampanię diabli wzięli, postanowiłem te domy rozdać. Ten odcinek jest lepszy niż poprzedni. Każdy, kto się zgłosi do mnie, może liczyć na dom w prezencie. A ponieważ może się zgłosić więcej ludzi niż ilość domów, muszę zastanowić się nad kryterium, według którego będę te domy rozdawać. W tym celu dzisiejszą noc ozdobię bezsennością. Chłopaki, idziemy pod domki. Błagam was, zapamiętajcie mój krawat. Panie Wysocki! Prezydent jest tam! Dzień dobry państwu! Dzień dobry! Jestem współpracownikiem pana Rydla. Pana prezydenta Rydla. Pan prezydent świadomie zrezygnował z posiadania komitetu wyborczego. Dlaczego? Ranicie mi serce! Czcigodny w komitecie spontanicznym. Spocznij. Ja olałem tę kampanię. I jeżeli jesteście ze mną solidarni, to ją też olejecie. Nigdy! Gdy patrzę na was, wraca do mnie zdrowy rozsądek. I żeby was udobruchać, proponuję wam małe głosowanie.
Chcecie, żebym dalej kandydował? Albo chcecie moje domy? Kłamstwa są dla wszystkich. A moje domy tylko dla nielicznych. Pan prezydent poważnie? Cały świat mnie słyszy. Słyszy pana Bóg na niebie. A o tym nie pomyślałem. A widzi pan? No słyszy mnie pan Bóg i cały świat. Najpiękniejsze jego dzieło. No wybierajcie. Wybierajcie. Lastro. I co to znaczy? Wolimy domki. Jak on się teraz pokaże ludziom? Józef Choroszko. Czy mogę powiedzieć, co napisali? Nie. Mogę? Dobrze, tylko jeden cytat, a potem wynocha. Piszą, że żeruje pan na ludzkim nieszczęściu. Wynocha. I że ludzkie cierpienie ma dla pana wartość użytkową. Wyjść! Czy ludzkie cierpienie ma jakąś wartość użytkową? Nie ma. Ignacy, ma? Ma. O, ma. Co im powiedzieć? No, jeszcze nie wymyśliłem żadnego kryterium. Ale co im powiedzieć? Prawdę. O, ludzie to lubią. Pan Rydel? Pan prezydent Rydel. Pan prezydent Rydel nie będzie dziś przyjmować. Dlaczego? Pan prezydent zastanawia się, czy przyjąć jednolite kryterium, czy też ogłaszać różne kryteria na różne dni. A my tu mamy propozycje różnych kryteriów. Ale pan prezydent nie oczekuje rady, jeśli chodzi o szukanie kryterium. Pan prezydent wie, że potrzeby mieszkaniowe są bardzo napięte. I że poszukiwanie kryterium nie może trwać zbyt długo. To dziś przesłuchań nie będzie. Nie będzie. Co to jest? Zamówiłeś sztuczną nerkę. Ja to zamawiałem? Zostawić czy zabrać? Postaw na osiedlu, będzie ogólnodostępny. Muszę to zrobić, nie mogę trzymać małżeństwa z dzieckiem. Idźcie, bo mnie sumienie ruszy. Idźcie już sobie, idźcie. Jak pani pięknie cierpi, inni robią to byle jak. Pan Chagall może zostać. O! Dzień dobry. Przepraszam, pan jest zawsze najlepiej poinformowany. Dzień dobry. Czy ogłoszono już kryterium? No niestety, dysponuję tylko jedną z wersji kryterium, ale nie ręczę, że akurat ta jest prawdziwa. Jak to? Są różne wersje? A kiedy pani Jasnorzewska ogłaszała kryterium, stałem dość daleko. Zapytaj mnie. Ja stałem blisko. Ten świr podaruje domki tym osobom, które potrafią właściwie uzasadnić potrzebę posiadania domku.
Jedyna pewna rzecz. Taki łagodny warunek? Ja też się z początku ucieszyłem. To jak to jest możliwe? Wydawało mi się, że wszystko rozumiem, a teraz nic nie rozumiem. To, czego dowiedziałem się później, jest jeszcze bardziej dziwne. Podobno nie jest konieczne, żeby ktoś opowiadał o własnej sytuacji mieszkaniowej. Możesz opowiedzieć o cudzej? Podobno Rydel nie interesuje się faktami. Interesuje go ciekawa, dobrze opowiedziana historia. Znowu? Nie wiesz? Już parę osób wyrzucił. No, spróbuj mnie przekonać. Do decyzji o przydziale. A do czego innego masz mnie przekonywać? Mieszkamy... w małym mieszkaniu. Pewnie matka jest chora. Ojciec. Zakaźnie. Chronicznie. Masz chłopca, pewnie chcecie się pobrać. Tak. Kochacie się. I to jest wielka miłość. Nic więcej. A czego można chcieć więcej? Moje dziecko, pomieszkaj sobie jeszcze kilka lat w tych samych warunkach. Może kiedyś nauczysz się ciekawie opowiadać. Pan Grabski. Panie Grabski. Dzielności. Odwagi, panie Grabski. Dzień dobry. Ja tylko po odmowę. A to wszyscy czekają po odmowę. No tak, ale widzę, że jakoś nic państwa chwilowo nie respektuje, więc może ja... No to niech pan idzie po tę odmowę. Tylko czy pan ją uzyska? Strzel sobie, to poprawia elokwencję. Niemowa? Niemową z zasady nie przydzielam. Robisz wszystko, żeby zwrócić na siebie uwagę. Czy na pewno na to zasłużyłeś? Zacząłeś od bluźnierstwa, bo powiedziałeś mi ty. Ale muszę cię pochwalić za jedną rzecz. Opuściłeś wstęp. Inwokacje wprawiają mnie w przygnębienie. One do tego służą. Mądry człowiek. Ja też jestem mądry. Powiedz mi, jaką korzyść może przynieść rozmowa mądrego z mądrym? Taką korzyść mogą odnieść tylko osoby trzecie. Panie Kopaliński! Czy pan odniósł jakąś korzyść? Oczywiście. I tylko korzyść? Nic więcej? Również przyjemność. O, dziękuję panu bardzo. Jest pan bardzo miły. Dziękuję bardzo. Pan Kopaliński siedzi tutaj, bo uczy się dyscypliny, poprawia słownictwo. On potrafi opowiadać, tylko ma jedną słabość. Płacze w najciekawszych momentach. A ty miałeś dobry początek, tylko obecność pana Kopalińskiego zbiła cię z tropu. Lubisz mocne efekty. I tego samego oczekuję od ciebie. O co? Wiesz, bo ja szukam sztuki w człowieku. To jest ostatnie miejsce, gdzie ceni się sztuka. Jak coś wymyślisz, to padnij. Proszę państwa, tu nie wolno spać. Dokumenty proszę. Czego będziesz, bracie? Jakiś dowód, bilet. Rzucili nas z mieszkania. Pozwól przespać jedną noc. Proszę cię, żona w ciąży. Tam gdzieś pracuje? Wolny zawód. Plastyk. Nigdzie nie pracuje, nigdzie nie mieszka, nigdzie nie jedzie. Ja wiem, że jestem nic nie wart. Ale pracuję nad sobą. Tylko na jedną noc. Ale to każdy tak mówi. Pójdziemy spisać personalia, tak na wszelki wypadek, gdyby się wam tutaj za bardzo spodobało. Jeśli jutro nie znajdziecie noclegu, znajdźcie mnie. Gdzie? Nigdzie nie wyjeżdżam. Mam pewien pomysł. Czy Rydel jest wrażliwy? Ale przykrywa to chamstwem. Czego ci życzyć? Szczęścia. Siły. Dzień dobry. Przesada.
Podejrzewam, że pańska sytuacja mieszkaniowa nie jest łatwa. Jak pan to odgadł? No sądzę, że pan przyszedł do mnie w konkretnej sprawie. Ja to panu namaluję. Dobrze. Wspaniale. Zabiera mi pan zegar? Dosłowny. Ignacy. Mówiono mi, że jakiś klient mnie zabije. Czy to ty? Dasz Szagalowi dom. Jaki to będzie miało wpływ na twórczość? Wiesz, kim ty jesteś? Wiesz, kim ty kurwa jesteś? Ty się nazywasz Józek. A wiesz, jak Józef wkradł się w łaski faraona, jak to się skończyło? Został premierem Egiptu. Artycha, ty namalujesz mój portret. Pan Rydel powiedział, że nie szuka się łatwych noclegów, tak jak nie szuka się łatwych tematów. Proszę pani, dobrze? No, dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Przepraszam cię, ale z Rydlem zupełnie tracę poczucie czasu. Dawniej traciłeś ze mną. Rydel mówi, że zostanę premierem Egiptu. Mamy gdzie spać. Tak?
A pan stale się spóźnia. Przed godziną odbyło się zasiedlenie pana Szagala. Został przywieziony dziś ze szpitala i osobiście zasiedlił go. To nie jest lipa? No jak pan tak może? Pan Szagal w sposób przekonujący i artystyczny uzasadnił potrzebę zamieszkania. Gdzie on jest? Tam. Pan Szagal nie przyjmuje gości, przyjmie tylko notariusza. Nie jest jeszcze zupełnie zdrów. Cześć. Nie rozpakowałeś się, może ci pomóc? Ja w to jeszcze nie uwierzyłem. Nie możesz uwierzyć w to szczęście. Czy ja muszę wierzyć we wszystko, co się dzieje? Dlaczego Rydel to robi? On mnie do czegoś zmusił. Znowu mi się chce malować. Ja też czuję, że on mnie do czegoś zmusza. Do czego cię zmusza? To trudno ująć w słowa. Spróbuj. No powiedz. Ja myślę, że on chce, żebyśmy żyli bardziej fabularnie. Bardzo państwa przepraszam. Czy byłby pan uprzejmy obudzić pana prezydenta? Ja? No tak, martwimy się, gdy śpi za długo. Ja mam go budzić? Mam wrażenie, że on pana słucha. Hej, wstawaj! Wstawaj! Nie ma mieszkań, nie ma mieszkań. Wstawaj, przyszedł twój elektorat. Elektorat? Kto to jest? Twoja żona? On się nie stara, proszę pani. Będę mu doradzać. W ciąży? Nic mi nie powiedziałeś, a to ma znaczenie. Gdzie się dzisiaj spali? Noclegownia drużyn kolejowych. To macie poczucie humoru. Czasem zdarza się dobry dzień. Czy mogę odwrócić wywieszkę, czy... Ignacy, ty się strasznie tutaj rządzisz. A będą dzisiaj trudni. Słuchaj ich. To twój lud. Gdybym lepiej się uczył, miałbym ciekawszą pracę. No połóż się i odeśpij swoją noclegownię kolejową. Ty też. Ja zniknąłem. Co się stało? Byłem na liście, nie mam mnie na liście. Gdzie ja teraz jestem? Na pewno odnajdzie się pan. Ja mam prawo zawetowania listy. Zapraszam pana. Ale ja jestem przygotowany tylko do starań o powrót na listę. Nie jestem przygotowany do przesłuchania. Opowie mi pan? Ja pan zniknę z listy. Proszę bardzo. Proszę. Jaką powierzchnię ma pańskie mieszkanie? 80 metrów kwadratowych. A ile osób tam mieszka? 80. Ile? 80 osób. Ignacy, szybko zawołaj mojego asystenta. Proszę pana. Proszę pana. Co? Pan prezydent prosi pana asystenta. Kogo? Pan prezydent uważa, że mógłby się pan czegoś nauczyć. Nie. Proszę pana. Proszę pana, pan prezydent nalega. Przysłuchuj. To ile metrów ma pańskie mieszkanie? 80 metrów kwadratowych. Ile osób mieszka razem z panem? Około 80. Ile pan dokładnie? Było nas 79. Dwoje dzieci się urodziło, jedno zmarło. Dziadek jest w szpitalu, więc... Przyjmijmy, że 80, no to... Jak oni sobie radzą na 80 metrach kwadratowych? A wie pan, asystent, część jest w polu, część pracuje na drugą zmianę, ktoś jest w więzieniu, ktoś w wojsku. No, ale najwięcej przebywa w mieszkaniu naraz jakieś 50 osób. 50? Najtrudniej jest w święta. Wtedy zdarzają się sprzeczki. Ludzie ciężko pracują, więc niedzielę najlepiej byłoby przespać. To rozgęszcza. Jak to rozgęszcza? Zbiliśmy piętrowe łóżka. Dzieci nawet są zadowolone, tylko... Tylko co? Strumyk. Co? Ma pan jakieś kłopoty ze strumykiem? Dotychczas płynął obok baraku, ale po deszczach
zmienił kierunek, podmył róg baraku i teraz płynie między pryczami. W zimie strumyk zamarza. Kiedyś matka wstała rano i złamała rękę. Wie pan, ten strumyk pana uradował. Tam czegoś mi brakowało, to nagle ten cudowny szczególiczek. Naprawdę gratuluję, był pan wspaniały, wspaniały. No. Ciekaw jestem, co on teraz robi. Jest nieprzewidywalny, bo osiągnął już swój cel. A może jednak pójdzie się upić? Nie! On jest zbyt wyrachowany. Ten chłop to spryciarz. Zapomniałem o Panu Bogu. Tacy ludzie jak sinko nie działają w pojedynkę. Dwóch na jednego! Czy ty lubisz dawać? Nienawidzę. A chyba nie dotrzymasz słowa. Jak to? Tobie się wydaje, że jesteś sprawiedliwy. Ty podważasz moje kryterium? Wiesz co? To twoje kryterium jest chore. Chore? Chore kryterium? A jakie? Jakie jest dobre kryterium? Skąd je wziąć? Chrystus pomagał obłąkanemu, a nie choremu na anemię. Ludzka nędza jest nudna i długo musi czekać na łaskę. Ach, kurwa, jak ja nienawidzę tego kapitalizmu. I co teraz? A teraz musimy się tak zachowywać, jakbyśmy mieli dobre kryterium. Nie śpisz? Mam jakąś pustkę w głowie. Świetnie. Jeszcze nigdy nie nagrywałem pustki. Nie rozumiem. Nic nie mów. Tu jest magnetofon, a ty nic nie mówisz. Ty możesz swoją niedolę namilczeć. A ból w ciszy jest o wiele ciekawszy niż ból zawarty w słowach. Ciekawszy? Dziecko, ja może jestem pierwszym człowiekiem, który chce nagrać czyste cierpienie bez żadnej fabuły. Czy to nie jest wspaniałe? To co mam robić? Zdychać? A ty nie masz żadnej ręki. Kochany pan Sanguszko nie miał żadnego pomysłu, pustka w głowie. Jakby chwycił mikrofon i przytulił do serca. I dał pan mu dom? Oczywiście. To proszę dołączyć. Wynocha, tu jest nagranie! Wynocha! Kiedyś cię, kurwa, jakiś klient zabije. Możecie tu trochę pomieszkać. Co to jest? Zmywarka do naczyń. Jak ci się nie podoba, to możesz ją wystawić na korytarz. Dzięki za to. No podziękuj żonie. A jak chcesz coś lepszego, to znasz warunki. Dobrze. Będę zeznawał. Niezwykły dzień. Siadaj. Wyjdź. Zaraz. Ja już widziałem gdzieś ten zegar. Panie asystencie, ja go nie ukradłem. Pan prezydent powiedział, że moja opowieść jest do dupy, ale niekompletnie. A ja pytałem o zegar. Pan prezydent powiedział, że mogę sobie coś wziąć. To to taki nowy zwyczaj? Dzisiaj rano pani Jasnorzeska ogłosiła zasadę, że tylko ci, co przychodzą z niczym, odchodzą z niczym. Co powiedziałeś Rydlowi? Powiedziałem mu historię o Ziemiance i Jakubku. Rydel dowiedział się, że jest ktoś, kto go olewa.
No i kto się lepiej zna na ludziach? Ty. On jest stworzony do czynienia dobra, tylko brakowało mu okazji. O, dziękuję. Na ludziach niepoczytarnych zawsze można polegać. A to dziękuję po dwakroć. Wariaci są jedynym przykładem bezinteresowności w tym kraju. Dosyć tych komplementów. Teraz, żeby się nas pozbyć, będzie musiał nam coś przydzielić. Jak ci się mieszka? Dobrze, a tobie? Dobrze mi się mieszka. A tobie? No nie, też się dobrze mieszka. Łódź kaliska, wysiadasz. Co jest? Czy to prawda z tą ziemianką? Nie wiem. Ubieraj się. Jeszcze wczoraj cię nie interesowało, czy to prawda. Ja interesuję się trudnymi warunkami mieszkaniowymi. Wstawaj. Całymi dniami wysłuchujesz opowieści oszustów, a teraz pytasz, czy to prawda. Wstawaj, ubieraj się. Nie jadę. Jakubek! Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus? A, wieki wieku. Jak się tu mieszka? Nie rozumiem. Przyjemnie się tu mieszka? Człowieka można spytać, czy mu się przyjemnie żyje, a nie mieszka. A od dawna tak już tu pan mieszka? Miałem dwa domy. Oba w obie wojny straciłem, na trzeciej nic nie stracę. Odważny jest. Dlaczego? Już ty wiesz dlaczego. Gdybyś chciał kogoś szanować, ale nie masz kogo. Po co przyjechałeś? Za interesem? Nie. Ciało przyjechało, a dusza nie wie po co. To dlatego, żeś niespokojny. Siebie męczysz, drugich męczysz. A co ty jadasz? Co Buda? A ty? No ja to samo. To nie to samo. A ile ty jesz razy? 3 razy dziennie. Za dużo. Raz wystarczy. Dlatego, że niespokojny, że ty chcesz dużo jeść. Smakuje ci? Nie. Jedz raz, wróci ci smak. Może nawet zdrowie ci wróci. Biednych wspomagasz? Tak. Z pychy. Kijami ich tłuc. Masz kij? Nie mam kija. Czekaj, kurwa, jaki zaraz mam kij. Baby bardziej niż mężczyzn. Baby chcą łatwo prać. Z tego bierze się bunt i proszenie. To nie wspomagać biednych? Jak już cię tak naszło, to rozlej wszystko. Sobie nic nie zostaje. Nikomu to nie pomoże, ale uczynek będzie ładny. A Bóg nie patrzy na mądrość uczynku, tylko na jego urodę. Pan prezydent przypomina, że przyjął pan pewne zlecenie. Ani ty, ani pani Jasnorzeska nie macie swoich pokoi? Nie zwracaliśmy się z tym do pana prezydenta. Ale gdybyście się zwrócili, to dostalibyście. Zapewne. No to czemu nie poprosicie? Nie prosimy pana prezydenta, bo pan prezydent nie ceni pieniędzy, bo je ma. Nie ceni miłości, bo jej nie ma. Ceniłby może szczęście, gdyby wiedział, co o nim myśleć. W tej sytuacji pan prezydent ceni tylko elegancję. Czym to mamy jakieś względy? Zwyczajowe, proszę pani. Czy zakłani, niedyskretni ludzie już śpią? Nie stworzono im takich warunków. Niech przyjdą. Ja dałem wam pokój po to, żeby Józef namalował mój portret na blaszę. Tylko dlatego dałeś nam pokój? A ja nie znam innego powodu. I maluj szybko.
Tu ceni się sztukę. Żona będzie ci o tym przypominała. A właściwie to dlaczego pan się nie ożenił? A z kim miałem się ożenić? Szeherezadą? Na moje osiedle mówisz spółdzielnia? Co? Co? Ty! Wysocki, nie spuszczać go. Używa wulgarnych słów. Jak ty przychodzisz do pracy? Co? Żadnych przesłuchań. Wyrzucić ich. Proszę państwa, po wysłuchaniu tylu opowieści pan prezydent postanowił zawiesić przesłuchania, żeby się zastanowić nad tym, co usłyszał. A nad tym się tu zastanawiać? Pan prezydent ma pewien problem. Niektóre historie zdarza mu się oceniać jednakowo wysoko. Ale przecież pan prezydent mógłby stawiać stopnie. Właśnie wtedy pan prezydent musiałby postawić jednakowe oceny. A jeżeli dwie opowieści są jednakowo ocenione, wtedy pan prezydent poddaje próbie czasu. I wygrywa ta opowieść, która pozostaje w pamięci. Jak długo nie będzie przesłuchań? To co mamy robić? Pan prezydent wyznacza swojego asystenta, pana Józefa Choroszko, do prowadzenia wstępnych przesłuchań. Pan asystent dokona selekcji opowieści i wybierze najlepszych autorów, których potem osobiście przesłucha pan prezydent. No więc kiedy odbędą się wstępne przesłuchania? Czekamy właśnie na zgodę pana asystenta. Najpierw zadecydowałeś za mnie, a teraz pytasz mnie o zgodę? Ty mi odmawiasz? Słuchaj. Mogę przesłuchiwać. Jeden dzień na próbę. Ale potem za siebie nie ręczę. Ty mnie nie wkurwiaj! Już jeden mnie dzisiaj wkurwił! Jak wy się nazywacie? Czy nie moglibyście się od czasu do czasu przedstawić? Józef Choroszko. Józef jakoś to będzie. Dobry. Osobisty. I mały też. Czy ja mogę przez chwilę spokojnie popracować? Idę na mały zabieg do szpitala i postanowiłem uporządkować swoje sprawy. Pan pisze testament? Nie wydajecie mi się specjalnie wartościowi, jeszcze wpisać tu jakieś nazwiska. Pan coś nam zapisuje? Co ty nam zapisujesz? Wszystko. Szczegóły u Ignacego. On jest święty Ignacy od szczegółów. Co można w dzisiejszych czasach zrobić z dorobkiem całego życia? Zapisać go idiotom. Ludzie, ludzie, wszystko się wyjaśni. Pan prezydent zaraz wróci, bo was wszystkich kocha, kocha was wszystkich i zaraz wraca i wyjaśni się. Po cholerę to całe porównywanie opowieści. Pan nie pyta zwyczajnie, tylko filozoficznie. Trzeba było powołać krytyków, którzy się na tym znają. Pan prezydent zaraz wróci i wszystkich przesłucha. Syna, dom i coś w rodzaju pracy. To jest praca społeczna. Co to znaczy, że on nam zapisuje wszystko? Czy to jest dom, czy to jest osiedle? Zrozumiałam tylko tyle, że on nas uważa za idiotów. Zrozumiałeś tyle samo, co ja. Testament to nie to samo, co darowizna. No. Im więcej sobie uświadamiam, tym mniej posiadam. Tak,
Co z nim? Pożyczysz energię? Sam mu pożycz, jesteś tak ofiarny. No więc mu nie pożyczysz. Na signale. Człowiek dał ci dom, a ty nie chcesz mu dać nerki. Powiedział mi, że jeśli mu ją dam, to ją zeżrę na surowo. Nie wiedziałem, że ma chore nerki. Miał. Niech nam przestanie. Jestem wolnym człowiekiem i mogę płakać, kiedy chcę. Pan prezydent już dzisiaj nie przyjdzie. A czy to prawda, że pan dziedziczy wszystko? Człowieku, przecież on jeszcze żyje. No bardzo nas to cieszy i napawa otuchą. Ja się tylko pytam, czy dziedziczy wszystko? Wszystko. A więc i spółdzielnie? O, pozwoli pan, że złożę najserdeczniejsze życzenia. To był bardzo ciężki dzień, proszę pana. Rydla? On pójdzie do nieba, proszę pana. Jak on się czuje? Jeszcze nie umarł. Jeżeli pan prezydent odzyska przytomność, w to osobiście był łaskaw bardzo wątpić. Chciałbym wiedzieć, kiedy pan przejmie jego obowiązki. Jakie obowiązki? Jak to nic pan nie wie? No przecież trzeba rozdać to wszystko, co pozostało. Mam rozdać resztę domu. Tak, może pan wyznaczyć własne kryterium. Po co? Był pan łaskaw kwestionować punkt widzenia pana prezydenta, to teraz pan prezydent pozostawia panu wszelką swobodę. Ignacy, błagam, daj mi wódki. Był pan łaskaw wyrazić zdanie, że dawać jest przyjemnie. Czy będzie pan coś tu zmieniać? Co? Czy odprawi pan mnie i panią Jasnorzewską? Nie, proszę. Zostańcie. Dziękuję panu. Ignacy. Dużo masz jeszcze tych szczegółów? Nie, proszę pana, to już wszystko. A czy ja mogę pana o coś spytać? Jasne. Ale pytanie ma aspekt osobisty. Wal. Czy to prawda, że ma pan zamiar zostać złym człowiekiem? Mój Ignacy, mam taką nadzieję. Dziękuję. Jestem spokojniejszy. Zabraliśmy się tutaj, żeby pożegnać tego, którego Bóg zawołał. Bóg na niebie wykazał pewną niecierpliwość, gdyż nie mógł się bez niego obejść. Zastanówmy się w pokorze nad pomysłowością Bożą. Co prawda świat nie będzie już tak ciekawy, ale pomyślcie, co będzie w niebie. Pomyślcie, co będzie się teraz działo w niebie. Zastałbym się, ale nie ma dla kogo.
Henocha. Następny, proszę.